dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej AKS Odra Opole. Statut spółki zakłada zarząd w ilości od 1 do 3 osób. Chciałbym przypomnieć, na dzisiaj zarząd składa się z 2 osób, pana prezesa Lisińskiego i pani wiceprezes Ilzy Gattner. I w ramach tego posiedzenia podjęta została uchwała dotycząca powołania właśnie pana Adama Matyska na członka zarządu OKS Odra Opole, spółka akcyjna. Jako zarząd Odra Opole jesteśmy bardzo dumni, że przed nami właśnie takie wyzwanie, żeby ten obiekt, który już jest bardzo blisko ukończenia, w który tłoczyć życie i sukcesy sportowe. W związku z dalszą profesjonalizacją klubu od pewnego czasu były prowadzone rozmowy na poziomie właściciela o powiększeniu zarządu klubu po to, żeby móc jeszcze lepiej sprawować swoją funkcję, aby móc jeszcze lepiej działać i realizować ambitne plany, które są przed Odrą Opole. I z tego też miejsca bardzo się cieszę, że do naszego grona mojej skromnej osoby oraz pani Ilzy Gattner dołączy Adam Matysek, który ma spore doświadczenie na pewno w piłkarskie swoje własne, ale też i menedżerskie, działając wcześniej w klubach na poziomie ekstraklasy w różnej roli. Tak więc bardzo się cieszę, że będziemy mogli w trójkę razem współpracować i wierzę, że ta współpraca przyniesie nam korzyści, że każdy z nas będzie wkładał maksimum dalszych swojej wiedzy i doświadczenia. Cieszę się, że możemy w tak kapitalnych okolicznościach się spotkać, tym bardziej, że ja jestem po raz pierwszy na tym stadionie tutaj. Widzę, co się wydarzyło, śledziłem gdzieś to z oddali, nie spodziewałem się, że zostanę zaproszony do działania jako członek zarządu w klubie Odra Opole. Kontakt oczywiście nastąpił przez pana prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego i cieszę się, że będę mógł pomagać, współpracować ze wszystkimi ludźmi w klubie, bo to wiadomo, że klub jest to wiele ludzi, którzy tworzą historię, wcześniej tworzyli, dzisiaj pracują na to, żeby ten klub się rozwijał i dlatego cieszę się, że zostałem zaproszony do współpracy, bo tak jak prezes powiedział, jest wiele rzeczy, które już żeśmy na wstępie ostatnie dni rozmawiali, że pierwszym problemem może jaki jeszcze nie jest, ale trzeba oczywiście poukładać drużynę, stadion, wiadomo, trzeba, będzie dużo skyboxów do zapełnienia, będzie stadion do zapełnienia, no i cały marketing związany z działalnością klubu. Także dziękuję za zaproszenie.